Cześć! W tym odcinku pokażę jak robić cinematiki, czyli przejowniki filmowe, tak zwane cutscenki, ale robione bezpośrednio na silniku, czyli renderowane w czasie rzeczywistym, a nie pyrenderowane filmiki wstawione do gry. Zacznę od projektu trzecioosobowego, ponieważ w nim widzę całą postać gracza. Jeżeli wybralibyśmy perspektywę pierwszej osoby, to mielibyśmy tylko ramiona i ewentualnie broń. Natomiast cutscenkę znacznie lepiej pokazać na graczu, który jest całą postacią. Na samym początku zamienię punkt startowy na postać naszego gracza, aby łatwiej było ustawić te kascenki w czasie projektowania. To jest nasza postać trzecioosobowa. Ona pojawiałaby się i tutaj, jednak zamienię ten punkt startowy na postać. Skopiuję całą pozycję, czyli lokację. Cały wektor można skopiować, wszystkie trzy parametry x, y, z. No i wkleję tutaj Tą pozycję, aby gracz znajdował się dokładnie tam, gdzie znajdował się punkt, który przed chwilą usunąłem. OK, muszę jeszcze powiedzieć silnikowi, że tą postacią będziemy grać że to nie jest postać jakichś NPC lub jakaś inna postać, która stoi w grze tylko my właśnie nią będziemy sterować. Możemy od razu sprawdzić, czy działa. OK, wszystko działa, więc możemy przystąpić teraz do tworzenia kascenki. Zrobię dwa ujęcia i wszystkie pokażę, jak, jak wykonać. Tutaj właśnie dodaje się sekwencję animacji, czyli cutscenki. Musimy ją gdzieś zapisać, więc polecam stworzyć katalog, oddzielny folder, żeby, żeby nie robić zbytniego bałaganu. No i możemy to nazwać jak chcemy, ja nie zmienię nazwy, po prostu zostawię domyślną, taka jaka jest. Ok, gdy tylko zapiszemy, zamieni się nasz content browser na element z sekwencją, którą możemy tworzyć. Najłatwiej zacząć od tworzenia kamery typu Cinematic. Nie będę tłumaczył dokładnie parametrów tej kamery, bo ona ma dużo parametrów, które są związane z fotografią. I ludzie, którzy się zajmują fotografią, na pewno bez problemu zrozumieją, o, o co chodzi ze wszystkimi ustawieniami. Na samym początku stworzę pozycję. To jest transformacja, więc zawiera w sobie pozycję, rotację oraz skalowanie. Akurat tutaj najbardziej potrzebuję przesunięcia oraz rotacji, ponieważ zrobię takie przybliżenie bezpośrednio na twarz postaci, czyli coś w tym stylu. Muszę zapisać to położenie, naciskając plusa, czyli tak zwane kluczowanie. Będzie to płynny ruch, czyli powoli przyspiesza. I pod koniec zwalnia. Możemy oczywiście dowolnie zobaczyć, jak to wygląda, ale jak zwrócicie uwagę, możemy też między kluczami przechodzić. Ostrość twarzy gubi się. W odległości wyglądała dobrze, natomiast po przybliżeniu jest głębia ostrości, tak jak w aparacie. A więc musimy ją zmienić. Musimy ustawić skupienie, czyli focus, bezpośrednio na twarzy. Mniej więcej na oko to wystarczy. Oczywiście w zależności od filmów Fawkes może pokazywać na przykład rozchwianie bohatera, tak jak w, mrocz, w Mrocznym Rycerzu, gdzie Joker wchodzi na imprezę i tam ostrość się gubi, kamera się trzęsie, natomiast gdy jest pokazywany Batman, wszystko jest statyczne. I tutaj może nie będzie się nic trzęsło, ponieważ bohater jest skupiony, a więc ostrość jest też łapana. Mamy tutaj do dyspozycji około 150 klatek, licząc w tym przypadku nie liczbę klatek w czasie filmu, w czasie gry, tylko 30 klatek, tak jak jest to w filmie. Oczywiście klatkować może szybciej, ale tutaj akurat Cinematic będzie cały czas zgodny z tym czasem, który ustawię tutaj na podglądzie. Ok. Stworzy jakiś element, do którego chce, aby gracz podążał. Najczęściej w kadscence pokazujemy albo ścieżkę, którą gracz ma podążać. Tutaj akurat to nie będzie problemem, bo ten element będzie się znajdował przed graczem, ale najczęściej jest pokazywany element, gdzie ma dążyć, czyli na przykład gdzieś zamek w oddali i musi do niego dotrzeć, ewentualnie po prostu droga przed na ścieżkę, która może mieć rozdroże i wskazana właściwa. Ścieżka z, z tego rozderza, którą ma gracz wybrać, więc tutaj po prostu stworzę klocek, do którego ma powiedzmy gracz dojść, więc muszę mu zasugerować, aby w tą stronę właśnie szedł. Dlatego będzie drugie ujęcie, pierwsze na gracza, drugie wskazanie, gdzie ma iść. Wskazać można na dwa sposoby. Schowam też kamerę, bo ona trochę przeszkadza. Schowanie kamery nie oznacza, że kamera nie będzie działać. Ona po prostu nie będzie widoczna teraz. Można ją przywołać później, ale nie ma to większego znaczenia. Tworzę drugą kamerę typu Cinematic, i tutaj zagam tylko ostrością. Nie będę zmieniał pozycji, czyli transformacji, a jedynie skupienie. Czyli zaczynam od momentu, w którym skończyła się pierwsza scena, czyli najazd, i tutaj zmieniam ostrość ręcznie, czyli najpierw ostrość chwytam na graczu, tak będzie pokazywać ta scena na samym początku i na samym końcu przechodzę ostrością w, na miejsce, do którego ma gracz dojść. To zasugeruje graczowi, do czego dąży. Czyli teraz zmienię, ustawię dokładnie ostrość na pudełku. To, jeżeli będziemy oglądać zwróci uwagę właśnie na to, gdzie jest ostrość. Oczywiście to jest tylko pudełko ze światłem, ale odróżnia się. Jeżeli dokładnie zwrócicie uwagę, to zobaczycie, że ostrość bardzo szybko przechodzi bezpośrednio z gracza na pudełko, ponieważ jeżeli coś jest dalej, to głębia ostrości jest trochę inna niż dla elementów, które są blisko siebie. Dlatego, aby nie przeskakiwać tak szybko ostrością z postaci na element do którego ma dojść, dodam jeszcze klucz pośredni, który pozwoli gładko przechodzić. Musimy teraz wyjść z kamery, bo zawsze jak wybieramy ikonę kamery, wchodzimy tak jakby do niej. Wychodzimy z kamery, ponieważ musimy zmienić też montaż, bo tutaj jest pokazane dokładnie to, co gracz zobaczy. A ponieważ używamy dwóch kamer, musimy w połowie animacji dodać drugą kamerę, bo cały czas scena jest Pokazywana na jednej kamerze. Teraz mamy montaż, czyli cały, m, całą sekwencję od najazdu nagracza po animację ze zmianą ostrości. Jak widać teraz, tak wygląda kascenka. Oczywiście ona już jest gotowa, co nie znaczy, że jest m, w grze. Dodam jeszcze fajny efekt, który przyciemni ekran, aby nie było tego przeskoku, aby była taka jakby. Płynne przejście między scenami poprzez ściemnienie, ale to też jest fajny efekt. Ok, dodam ściemnienie, które jest y, płynne, ale jest od wartości 0, czyli bez przyciemnienia do wartości 1, czyli pełne ściemnienie obrazu. Ok, zmieniamy tylko wartość, a klucz sam się tworzy, więc nie musimy dodawać klucza, po prostu ustawiamy gdzie chcemy i zmieniamy. Tutaj znowu przyciemnienie między scenami, aby było płynne przejście przez ciemny obraz z jednej sceny do drugiej, a nie przeskok z jednej do drugiej, co trochę upłynni całą -scenkę. OK, Wybieramy dowolną odległość między kluczami. Najlepiej jakby była taka sama, ale ja tu dokładnie matematycznie nie obliczam, ile powinno być. Mniej więcej, myślę, że coś takiego będzie w porządku. Możemy zobaczyć całą katsenkę, czyli rozjaśnienie. Przyciemnienie i znowu rozjaśnienie. Nie Przyciemnia na samym końcu, bo od razu przychodzimy do gry, więc nie powinno być jakiegoś takiego delikatnego śpienia. Ok. Zwróćcie uwagę teraz, jak poruszam się postacią. Mogę chodzić, czyli movement, ale mogę też ruszać myszką. Czyli innymi słowy, look at. Muszę zablokować te ruchy, żeby nie było czegoś takiego, że gdy jest najazd na gracza, gracz sobie gdzieś pójdzie, bo użytkownik ma możliwość poruszania się postacią. Musimy to zablokować, ale przede wszystkim na początku włączę, aby sekwencja, czyli kascenka, odgrywała się na samym początku gry, a nie po prostu nie była pokazana. I teraz właśnie muszę zablokować ruch gracza. Oraz możliwość ruszania myszką. Bo może się coś takiego zdarzyć, że ruszamy myszką, mimo że kamera będzie statyczna, ale gdy rozpoczniemy grę, no to będziemy patrzeć na gacza z boku. A tutaj chodzi o to, żeby patrzeć z tyłu, aby wiedzieć jak wyglądał gacz i żeby podążać we właściwą stronę.